Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Słuchajcie, robiłem małą rewolucję z modami, tak naprawdę. Wykasowałem wszystkie mody, wygrywałem najnowsze wersje, jakie są, bo nie wszystkie się zaktualizowały. Niektórych modów na przykład w ogóle nie dodawałem z uwagi na to, że nie będą na przykład współpracować z dodatkiem Snowfall, który w sumie dostanę na chwilę, w sumie za może 10-15 minut. Tylko wam go będę mógł dopiero pokazać na live'ie, na streamie, który odbędzie się w środę, ponieważ jest tam embargo, więc nie będę wam mógł pokazać. Więc to jest odcinek na YouTubie ostatni przed Snowfallem, czyli jak już wyjdzie Snowfall, będę wam go mógł pokazać, to będzie oczywiście już z dodatkiem, czyli następny odcinek już będzie z dodatkiem. Także dzisiaj troszeczkę będzie inaczej. Pokażę wam to miasto, które obecnie miałem, które się w zasadzie nie uruchamia, ale pokażę wam jak to wygląda. Pokażę wam dzisiaj listę modów, listę asetów wszystkich i listę wszystkich dodatkowych budynków. Tego jest naprawdę cała masa i to troszeczkę zejdzie, zanim wam pokażę. Więc może przejdziemy, słuchajcie, pierw do... jeżeli chodzi o wczytaj grę, to mamy oczywiście tą moje miasto podnazwane Nowa Mapa, która się nie uruchamia z uwagi na to, że nie ma obecnie Traffic Plus Plus. Traffic Plus Plus nie był aktualizowany od września bodajże, czy od sierpnia, i miał problemy już z After Darkiem. Tam nawet ludzie raportowali i prawdopodobnie ten brak dźwięku był chyba przez to nawet. Więc powgrywałem wszystkie mody, które wyszły od w zasadzie od After Darku, czyli wyszło After Dark i dopiero wrzucałem te mody, które były wydane po tym dodatku, więc teraz mam nadzieję, że w sumie wszystko działa. Dodałem troszeczkę mniej takich super ekstra budynków, żeby też nie wiadomo ile tego nie było, chociaż i tak jest dużo. Słuchajcie, do tych miast może przejdziemy za chwilę. Pierw wam pokażę moje mody. Tu mamy mapy standardowe. Pobrałem sobie kilka tam map, jeszcze miałem ten Corner Cliff. Corner Cliff nie jest zła. Konwentry, mapa jest kompletnie nie do grania. Jest mało wody, to raz. Kompletnie tak, o, pyci wody. I nie ma w ogóle złóż. Rudy żelaza, ani oleju i tak dalej. Po prostu jest mapa skopana według mnie. Ale to mniejsza z tym. Może przejdziemy do modów. Co ja tutaj mam? Mam Extended Public Transport, czyli w sumie dodatkowe tam informacje odnośnie transportu i tak dalej. Wszystkie strefy do okupienia. Tutaj mamy Save All Saves, czyli taki wspomagacz do zachowania naszych save'ów, w razie czego jakby się coś zepsuło. Automatic Bulldozer, czyli automatyczne niszczenie. Traffic Light, czyli wyłączenie świateł na skrzyżowaniach. tutaj mamy chyba odnośnie kamery. Chyba tak. To jest panel z asetami, co za chwilę przejdziemy do tego. Ikony asetów to też zamienia takie białe, czasami jak nie, pamiętacie jak szukałem czegoś i coś nie działało, to właśnie to naprawia. Nieskończony olej i złoże żelaza, czy tam czego tam jest. Grałem sobie to dlatego, że te złoża bardzo, bardzo szybko się kończą i to było takie, wiecie, stworzymy sobie strefę przemysłową, na przykład tam z ropą naftową i ta strefa zaraz umiera, bo już ta ropa się kończy. Bardzo, bardzo szybko, dlatego korzystam sobie z takiego modu. Odblokowanie wszystkich tras i tuneli metra, trasy kolejowe i tuneli metra, to od razu mam dostępne, nie musimy czekać. Z uwagi na to, że czasami, słuchajcie, chcę sobie pociągnąć trasę kolejową inaczej niż to jest założone od razu na mapie. No Tree Brush Slope Limit, czyli mod na to, że możemy stawiać nieskończoną ilość drzew, bo jak wiecie, na mapie jest tak coś takiego zrobione ogólnie w City Skylines, że jest limit drzew. Large Footprints, to za chwileczkę też zobaczycie. Terraform Tool, czyli teren ogólnie. Będę musiał chyba sobie wygrać jeszcze inne. W zasadzie co to jest? Aha, to jest wymagany dodatek do budynku jednego. Znikaj, dobra. Network Extension to są te dodatkowe drogi, które tam, plus te takie cieniutkie i tak dalej, to są wszystko drogi. Tutaj mamy chyba
odnosi też dróg ten, dokładnie, czyli te zjazdy. Jak wiecie, nie będziemy mieć takich tak krzywych, takie wiecie, tutaj tylko taka, możemy sobie takie bardzo, bardzo gładziutkie przejścia zrobić. No pilar, czyli to wiadomo, mamy tutaj bez tych takich kopuł, czy nie kopuł, tylko kurczę filarów, mosty, to jest potrzebne też do jednego modu. Extra Train Station Track, czyli dodatkowe pasy torów i tak dalej, dodatkowe tory do stacji. Multitrack Station, czyli to jest to samo w sumie chyba. W każdym razie troszeczkę się to różni i dzięki temu możemy sobie właśnie stworzyć takie przejścia. Ja nie wiem w sumie, czy to widzicie, czy mi to nagrywa ten. Mam nadzieję, że tak. Infinite Ore, no to już znacie. To jest odnośnie teraz ropy. Skalnie z Overwatch, czyli nadzoruje to, czy dobrze, czy ludzie chorujący, umierający, śmieciarki działają, funkcjonują poprawnie. I No Purple Pollution, czyli brak tego purpurowego zabarwienia trawy pod po prostu strefą przemysłową. To jest beznadziejnie. No i obiekty. Tego jest tutaj troszeczkę, bo aż 519. I tutaj mamy wszystkie szkoły, nie szkoły i tak dalej. Te wszystkie asety, nie asety. Jak widzicie, mamy też rozjazdy. Tu mamy akurat stację kolejową. Tu mamy światło i tak dalej. Tego jest naprawdę cała masa, słuchajcie. Ja nawet nie jestem w stanie tego tym od razu zjechać. Bo tego jest, no... Zresztą sami możecie zobaczyć, ile tego tutaj jest napakowane. 500 ponad sztuk budynków, rozjazdów, parków, palemek, nie palemek, drzewek. To wszystko jest wymagane i jakbyście chcieli to wszystko sobie zasubować, no to tak trochę posiedzieć. Ja nad tym siedziałem chyba z 2 godziny. Dobra, słuchajcie, wczytam teraz to swoje stare miasto, które prawdopodobnie się nie uruchomi. Okej, okay, jesteśmy w moim mieście, jak widzicie, tak mówiłem. Not comprendo. Nawet coś się zacina. Po prostu... Niet. I to się ogólnie dzieje przez to, że nie ma Traffic Plus Plus. Po prostu jak nie ma Traffic Plus Plus, to jest dupa. Mimo tego, że... No, nawet widzę, nie mogę odpalić play. Po prostu nie działa. Nic nie działa. Więc wejdziemy sobie do menu głównego. Okej, dobra, no i jesteśmy. Jesteśmy na tej samej mapce, co byłem wcześniej. Niestety muszę zacząć sobie od nowa, ale żeby było sprawdziwie, to po prostu zaczynam na tej samej mapie. I dlaczego, słuchajcie, nie powiedziałem wam wcześniej tego, sobie na samym początku. Dlaczego zdecydowałem się na to, żeby jednak zrobić te mody wcześniej, przed aktualizacją do Snowfall. Z uwagi na to, że te mody będą działać, jest wzmianka, że te mody, które wyszły po After Darku, będą po prostu działać i to jest potwierdzone info bezpośrednio z Paradoxa, ze studia, także mam to potwierdzenie. I tak, z mapami będzie też inaczej. Nie będzie tak, że faktycznie ten śnieg będzie na każdej mapie, bądź będzie uwalona mapa i tak dalej, czy aktualizacja mapy. Aktualizacja mapy co prawda może i wyjdą faktycznie, ale będą to w innych wersjach. Z uwagi na to, że wszystko będzie wyglądać na tej zasadzie, że aby mieć śnieg na mapie, będziemy musieli grać po prostu na śniegowym biomie, że tak to nazwać, śniegowej mapie. I ona będzie od samego początku śniegowa, śnieżna, zaśnieżona. Będą, wiadomo, większe opady śniegu, bądź też mniejsze, temperatura i tak dalej. Ale ten śnieg będzie cały czas. Nie będzie to na zasadzie takiej, że przychodzi odwilż, mamy tak jak teraz lato i załóżmy spadnie śnieg. Nie. Na takiej mapie, tak jak jestem tutaj będzie po prostu padał deszcz. Będzie wilgotno, będzie świeciła się droga taka. W zasadzie będzie to, no właśnie na takiej zasadzie, że tylko deszcz, nie będzie śniegu. Przynajmniej z tego, co wiem i z tego, co dostałem takie informacje bezpośrednio od Paradoxa, widziałem też na live'ie u nich, na później na YouTubie, że to będzie działać właśnie w ten sposób, a nie inny, więc dla mnie to wtedy bez różnicy tak naprawdę, więc stwierdziłem, że zrobię faktycznie te mody wcześniej, żeby to w miarę sensownie wszystko działało. Zostałem, słuchajcie, przy tych samych drogach, także troszeczkę się tutaj może pozmieniało, ale nie za wiele, no ale przynajmniej te mody wszystkie są aktualne, nie powinno się to już mi tutaj żreć. Słuchajcie, dobra, rozbudowa miasta w zasadzie w bardzo podobnych warunkach.
lecz może troszeczkę z inną koncepcją. Także to się na pewno troszeczkę tutaj zmieni. Ok, tutaj jakaś tam strefa przemysłowa, na razie oczywiście nieduża. Nie wiem, czy ładować te drogi. Może tutaj między tęto drogę sobie właśnie walniemy taką. Ok, i tutaj ta droga, czy strefa mieszkalna. Też jakoś specjalnie dużo, dodając też słuchajcie trochę nowych budynków, jeśli chodzi o budynki specjalne, czy też budynki właśnie na tam różne powiedzmy rzeczy typu woda, energia i tym podobne. To miejsce już zajęte. Ach! Kurde. Także do tego na pewno dojdziemy. Dobra. Teraz tak. Tutaj na pewno będziemy mieć tą całą śmieszną drogę. Sobie myślę, czy by sobie tutaj nie ciapnąć, słuchajcie, takiej drogi. Bo tak, później to będziemy szli z tym. A tutaj myślę, to można było później stworzyć aleję, bo mam taką inną troszeczkę koncepcję. I tutaj, nie? Ile tu mamy kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli tu byśmy musieli wyjść, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak. Dobra, ja sobie, słuchajcie, to tylko tak zaznaczę tutaj. Że Jasta... Tych połączeń tutaj nie będzie, że tam się specjalnie korki nie tworzymy, ale te drogi będę miał po prostu do zaznaczenia czegoś później bardziej potrzebnego. To sobie spokojnie na razie możemy zrobić. Taką na razie małą tutaj strefę handlową, gdzie oni się tam będą powiedzmy przyuczać i tak dalej. Dobra, jeżeli chodzi o wodę, no to tutaj z tą wodą już mamy troszeczkę, ale pierwszy przejdziemy do prądów. Prądy, bo prądy są najważniejsze. Oczywiście możemy wykorzystać to stałe źródło, które mieliśmy. 40 MW za... Bikony wypadają jednak taniej. Mamy też za 8 po 2 MW tak naprawdę tej solar panele. Mamy tutaj po 6 MW taki solar panel. Unlimited solar panel za 100 i kosztuje nas 16, dostajemy 80 tysięcy megawatów. Ale to jest taka, widzę, że na, wiecie, na jakiś test czy coś. 1 megawat to jest taki jeden malutki, w razie jakby nam gdzieś tam brakowało energii czy coś, ale jego sobie możemy naprawdę postawić w dowolnym miejscu. I w zasadzie na resztę nas nie stać. Nie wiem, myślałem nad tymi. Tylko że one są strasznie drogie. 10 tysięcy. Co prawda utrzymanie jest bardzo tanie, ale szóstkę tylko dają tego, nie? To one sobie dają chyba tyle samo co wiatrówka. Nawet mniej. Są kompletnie nieopłacalne. Więc po prostu zainwestujemy na razie po prostu w węglową, nie? I tyle. Węglową elektrownię może faktycznie tutaj. Może tak odejdziemy tyle, żeby później mieć swoje miejsce ewentualnie na stworzenie alei na przykład. Ok, pasuje nas tutaj wodę. Wodę myślę, żeby pociągnąć im stąd, z tego jeziora. Tylko tak, nad tą wodą też trzeba się zastanowić, bo tak, mamy za 120 miesięcznie water station, które już w sumie wcześniej mieliśmy. Ona jest bardzo niska, ona jest ogólnie bezhałaśliwa, więc tak naprawdę spokojnie by tutaj mogła stać. Gdzie tutaj będziemy mieć po prostu budynek mieszkalny, znaczy strefę mieszkalną. Mamy też takie pompy i one, widzę, są bardzo, bardzo, bardzo mega wydajne. Hałas tylko 30 daje nam 128 tysięcy metrów sześciennych na tydzień, więc tak naprawdę jest to naprawdę awesome i z tego co wiem chyba możemy ją postawić w dowolnym miejscu. Mamy coś takiego, też nie jest to specjalnie drogie. Perlan. Perlan oczywiście też nie daje żadnego hałasu. Również go można chyba postawić w każdym dowolnym miejscu. Mamy coś takiego, Advanced Water and Treatment.
Też nam to daje sporo. I z tego co wiem, to też nie musi być przy wodzie. Bo w sumie zdecydowałem, że dodam właśnie coś takiego, co nie będę musiał specjalnie dawać go tutaj, nie? Mamy coś takiego, Watertainment Plant. A to już jest droższe. To jest fontanna akurat, dlatego nie wiem czemu ją tutaj dali, ale jest tutaj. To też jest, to jest znak Pepsi Cola, no wiecie, czarna woda, no to musi być. Musi być. Mamy Watertainment Plant, dokładnie inne coś. Pure Filter, to jest fajne do oczyszczania, ale jest troszeczkę drogie jak na początek, więc sobie nie pozwolę. Sanctuary, to pompuje wodę i jest mega drogie, ale fajnie, fajnie wygląda, więc to jak będziemy mieć już naprawdę hajsu dużo i wiecie to, to sobie można coś takiego zainwestować. To jest chyba oczyszczalnia z tego co wiem. Wyża, ciśnień standardowa, water plant. Kolejny treatment pump. Jest naprawdę tego sporo tutaj. Mamy coś takiego. To fajnie, to bardzo fajnie wygląda, ale to z tego co wiem, właśnie wymaga dostępu do wody, ale wygląda nieziemsko, słuchajcie, powiem wam. Nie myślałem nad czymś takim, tylko kurczę, tutaj będzie hałasować i mamy... Nie wiem, to pokazał jak to wygląda, ale... Jest to po prostu taki pomnik takiego, kurczę, nie wiem, lwa, który niby siusia do tego wodą, a on po prostu pompuje wodę. I to bardzo fajnie wygląda, ale to myślę sobie zainwestujemy w takie coś, jak już będziemy mieć to miasto bardziej i fajnie rozbudowane. Że trochę tego jest. Okej, okay, myślę, słuchajcie, że przejdziemy, najpewniejsza będzie po prostu ta cicha stacja za 120, nie jest droga. Ewentualnie to. Za 400. Dobra, może sobie postawmy coś takiego. W zasadzie jeszcze nie wiem gdzie. Może tutaj. Tylko nie wiem czy ta... Czy ta cała śmieszna nas tutaj konstrukcja nie będzie nam... Może tu ją postawimy. A niech sobie stoi tutaj. Bo obawiałem się, wiecie czego, że... będzie nam to po prostu troszeczkę rozpieprzać system, jeśli chodzi o... po prostu zanieczyszczenie, nie? Wody, bo jak wiecie, woda na strefie przemysłowej nie za bardzo. I trochę by mnie to trochę... No martwiłoby mnie to, o, może tak. Dobra, główną uliczką polecimy tutaj. Teraz tak. Tutaj stwierdziłem, słuchajcie ludzie, że nie będę też robił rur pod drogami, bo to jest jednak mało opłacalny interes. Zważywszy na to, że po prostu później dużo się traci. Więc będę robił tak, żeby właśnie było w miarę na styk. Dobra. Ok, czyli to mamy. Zasilanie tam będziemy mieć w zupełności. Ok, strefa mieszkalna, tylko tak, strefa mieszkalna. Będę chciał, żeby tutaj nie stykała mi się z tą drogą. Z uwagi na to, że ja później tutaj tą drogę będę przebudowywał do alei, więc nie chcę po prostu, żeby ci mieszkańcy po prostu mieli wylot, nie? Bo przeważnie jest tak, że jak ja już ulepszałem tą strefę, to oni mieli wyjazd, nie? Tutaj stworzymy im tylko na dwie, żeby przypadkiem coś nie wyjechało za linię po prostu tego autostrady. Okay, mamy fajne zbliżenie ogólnie widzę, chyba jakieś takie bliższe, ja chyba nawet moda na to dałem. Coś takiego chyba było. Ale dobra, mniejsza o to. Dobra, jest strefa przemysłowa. Jakiś przemysł tutaj. Aha, tak. Na dwa. Tutaj w zupełności możemy też pocisnąć. Tutaj po całości. I tutaj zrobimy tak, bo nie wiem, czy jakąś drogę wpuścimy później, czy nie. Zobaczymy, zobaczymy, to się okaże. Dobra. Okej, okay.
No to co, w sumie wodę mamy, prądy mamy. A wszystko jest. Co prawda oni jeszcze tutaj będą prawdopodobnie psioczyć na to, że nie ma prądu. Więc spróbuję im to zrobić w ten sposób, więc mam nadzieję, że się w miarę szybko tu zaczną rozbudowywać. Prądy są, woda jest. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda tutaj. A sobie, słuchajcie, zrobię screena na miniaturę. F12? F12 chyba, nie? Dokładnie, F12. Ha, elegancko, zaczęli nam się tutaj rozbudować. Aha, i dodałem nowe domki, patrzcie. Te domki są po prostu tak mega, że nie są centralnie, wiecie, na wprost, tylko są właśnie zrobione w ten sposób. Są pod kątem. Nie jest tutaj tak, wiecie, że każdy domek musi być prosto. Nie. To jest właśnie fajne w tym. A, tak, ścieki. Ua. Kurczę, te ścieki będę musiał tutaj wyprowadzić, Holender. No to nic. I tak będę po prostu korzystać z tego. Oczywiście później sobie zainwestuję w... Później sobie zainwestuję w ten. Zainwestuję sobie w te pure filtery, ale na razie jak mnie na to nie stać, no to niestety... Ale sobie nie zainwestuję. Słuchajcie, powiedzcie mi, ile to wymaga prądu. Tutaj sobie nie jest napisane, ile to wymaga prądu, więc może ja bym sobie dał taki najtańszy panel słoneczny, tutaj jeden. Ile on kosztuje? Utrzymanie 8 i 3400, 2 MW. 24 daje mi to 6. Aha, musi być umieszczony przy drodze. Ten też, nie? Był jeszcze taki, który chyba nie musi być umieszczony przy drodze. No dokładnie, właśnie ten. Ile mi daje tego? 1 MW, ale może wystarczy ten 1 MW tej energii tutaj. Niby on tam drogę chce, ale powinien działać. Aha, jest zalewany. Ale w sumie nie funkcjonuje. Ale informacja znikła. Słuchajcie, zobaczmy jeszcze, jakbyśmy doprowadzili taką tutaj drogę. Jakaś ta druga jest. Nie funkcjonuje. Ile on potrzebuje tej energii, kurczę, co? Elektryczność 240 kW? Aż tyle? 240? Kilowatów. Megawatów. To nie tych tak naprawdę solar paneli. No ale nie, czekaj, coś mi tutaj nie gra, skoro... Pamiętacie jak ten, jak... miałem tutaj wiatrak, to wiatrak wystarczał. Mi tutaj śmierdzi. Koszt budowy 10 tysięcy. Kurde, no nie wiem. To nic przynajmniej bardziej tanie wyjdzie. Postawić tutaj wiatrakoło za 6 tysięcy. Ale dostanę tylko 4 MW. A ile by mnie wyszło po prostu podciągnięcie tutaj kabla? Chyba, że ten. 8000, 10 MW. No też dostanę 4 MW. Ile by mi wyszło podciągnięcie kabla tutaj stąd, załóżmy. 2400. To co, ja chcę wychodzić najtaniej. Tylko czy ja chcę, kurde, ciągnąć kabel przez całe to miasto tutaj? W sumie z drugiej strony to się zastanawiam tak, to mnie kosztuje ile?
Ile ja na to dałem? Na tą... To, to, to. 2500 plus jeszcze dać za ten... dać sobie połączyć prąd do tego. To nie wiem, czy mi ogólnie łącznie ten pure filter nie wyjdzie taniej go postawić po prostu. Go postawić gdzieś po prostu w mieście, czy blisko miasta. Gdzie jest ten pure filter? A gdzież on jest? Teraz mnie na niego nie stać. On kosztuje 20 tysięcy, to nie, to jednak nie jest to tańsze rozwiązanie. Dobra, nic, robimy tak, że po prostu postawię tutaj wiatrak na razie i tyle, no. Jak zacznę zarabiać lepiej, no to się wtedy po prostu... Ale wydaje mi się, że na tym kurczę paneliku słonecznym powinno to zacząć działać. Powiedzcie wy mi, czemu to nie działa? Czy tutaj narzekają na prądy? Na razie wam walniemy tak. Już nie narzekają na to, więc powinno coś... Tak, zaczęło działać, ok. Więc może faktycznie by wystarczyło, żeby to zaczęło działać. Ciężko stwierdzić tak naprawdę. Ale dobra, niech będzie. Ale trochę przyspieszymy ten czas. Dziwna sprawa ogólnie z tym, bardzo dziwna. Ale spoko, ja będę więcej zarabiał, to od razu się tego pozbędziemy, żeby nie było tutaj oczywiście główienka, kakałka, jak ja to powiedziałem ostatnio. Tylko po prostu, żeby to było no, w miarę czysto. Czyli na pewno te pure filtery przyjdą. Spójrzmy. Nie, zbliżenie w sumie są te same. Ale te domki są fajne, kurde, patrzcie jak to fajnie na rogu wygląda. No mega. Dobra, dają uroku te domy. Się mi to podoba, naprawdę jest ładnie. Okej, okay, tutaj widzę, że jest... O, tu się wybudował. Więc w zasadzie już tego na pewno potrzebować nie będziemy. Bo ten się połączy dokładnie. I ekstra. Jakieś nowe budynki? Dodawałem... O, jest nowy ten sklep wielobranżowy, ale to jest w sumie taki z misiem, hamburgerownia. O, to też jest nowy budynek. Consumers Distributing. Także jest parę nowych budynków. Sobie parę. Nawet więcej niż parę. Deluzie. Nie wiem, czy jest Deluzie, ale chyba jakaś pizzeria. Hamburgers, nie, hamburgery. And drive-thru. O, tutaj można chyba zamówić. A tu odbierasz. Nieźle. Strefę mieszkalną chcą. Jak żeby inaczej. Ale tak. Dobra. Skoro tak bardzo chcą strefę mieszkalną, to ok, ale tutaj... Im zrobię tak, bo tutaj będziemy oczywiście już wjeżdżać do tego. Do tej naszej. Brak funduszy. Uła. Ale dobra, to na razie na sumie nie musimy ciągnąć tego. Bo nas to nie interesi. Nas interesi w sumie. Tylko to. O,
Może być tak? Myślę, że tak. Dobra, trochę tutaj wody. Tutaj też. I w tamtą stronę pójdziemy. Okej, tutaj w zupełności mogą się te domki budować, tak jak się budowały. Tutaj w sumie też. I tutaj, ach. Tutaj do tego miejsca, tu. Do drugiego. Okej, tam widziałem, że mi wpadło. A w ogóle wysypiska nie mam, kurczę. Powiedzmy, że wysypisko będzie gdzieś. Gdzieś, no właśnie gdzie. Może tutaj zrobimy. Tak. Okej. I tu na samym końcu zrobimy wysypiska. Okej. Na razie niech sobie będzie jak jest tam. Okej, ci się już budują. Teraz tak, szkołę mamy, nie? Szkoła podstawowa. Uprawnionych 115 osób, więc w zupełności możemy to nawet walnąć tutaj. Nawet tutaj możemy. Tylko pytanie, czy tą szkołę... Czekajcie, to teraz kosztuje 7200 uczniów. Szkoła podstawowa, tak. Teraz kosztuje 1640 uczniów, 16 dolców, 16 euro na tydzień. Więc taka z dotacją, powiedzmy, Unii Europejskiej. Tutaj mamy szkołę średnią. Szkoła to jest standardówka. To też jest... To jest szkoła podstawowa? No proszę was, to jest olbrzymia szkoła podstawowa. Taka to na razie nie. W sumie na inne nas w sumie na razie nie stać. Więc w sumie tak dla odmienności, dla oszczędności może weźmiemy tą. Ładnie się prezentuje. A czemu by nie? Wody tam będą mieli w sumie, może troszeczkę im jeszcze podciągnąć parę centymetrów. Oj, od razu mają tutaj, widzę, jakiś plac zabaw. Piaskownica nawet. To kurde, jest naprawdę, to jest szkoła z klasą. No i mamy przynajmniej trochę tych uczniów tutaj. Jest parking. No, taką szkołę to ja rozumiem. Okej. Pytanie teraz z edukacją. 6. Żebyśmy zjechali. Na razie to tylko widzę, zmniejsza i zwiększa zasięg, więc budżetu nie, to zostawimy na razie, niech jest jak jest. No już jadą śmieciarki, już was zbierają. He, przyjechała śmieciarka i nie zebrała? Może pełne są, o zebrała, tak. Zobaczymy ogólnie jak działają te śmieciarki, bo widzę, że jest ich tutaj więcej. Na dwa, no właśnie mamy ten mod na poprawę tych śmieciarek, poprawę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Brak wystarczającej liczby pracowników, no spoko, ale... Dobra, robię wam jeszcze tutaj w takim wypadku. Ja wiem, że oni chcą, kurczę, mieszkańców, ale... No trochę minie. Dajcież chwilę. Dobra, już chyba mogę nawet tutaj wybudować ten tunel. Okej, dotąd sobie będę wyjeżdżać. I tutaj sobie zrobimy kolejną strefę mieszkalną. Co prawda mógłbym tutaj troszeczkę inaczej, to też trochę pozawijać.
sobie mogą jechać, tak? Tutaj zrobimy taką dokładnie samą strefę, jak była wcześniej. Żeby było w sumie inaczej. Doki doki. To wystarczy. Taki wyjazd. Tutaj może być. I tutaj może jeszcze. Okej. I tutaj może stąd jeszcze jedno. O, okej. Tutaj będą bloki. A tu będą takie domki jednorodzinne, maluśkie. Ci. Okej, tutaj zrobimy oczywiście most. Jakiś tam. 1200. I w zasadzie nas tutaj możemy zrobić w ten sposób i w ten sposób, ok. Tej strefy na razie nie rozbudowuję, ponieważ nie ma sensu. Teraz tak, tutaj mamy to, więc pasowałoby to w miarę jakoś sensownie urządzić. Ci się mogą tutaj do tym budować. Tych ominiemy, albo zrobimy na zasadzie takie jak wcześniej, maksymalnie 3, żeby tu nic, wiecie, nie wyszło poza obrąb autostrady. Dobra, na razie tyle wystarczy, bo jeszcze musimy tutaj podprowadzić im coś takiego jak prądy. Dobra, prądy są. Się powoli, powoli rozbudują. Dobra. Coś się dzieje. No, tyle miejsca zostawiłem specjalnie, żeby właśnie później tutaj tą autostradę wypuścić, zrobić jakiś fajny zjazd i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze zastanawiam się, słuchajcie, nad tym, czy aktualnie tutaj na pewno będzie aleja. Czy by jej troszeczkę nie przesunąć? Jak tutaj bym zrobił jakieś takie fajne połączenie, czy by tutaj nie dopiero nie walnąć alei? A tu jest zrobić jakąś strefę mieszkalną, a tą strefę malutką handlową przesunąć gdzieś tutaj, w te okolice, żeby ta strefa handlowa miała też dostęp do kolei, zrobić tam później gdzieś w tych rejonach od razu połączenie z dworcem kolejowym dla pasażerów. To by nie było głupie i chyba tak to zrobimy. Tak to chyba zrobimy. Ale to zrobimy oczywiście w kolejnych odcinkach. No i mam nadzieję, że już w przyszłym odcinku zobaczymy tutaj deszcz. Deszcz! Prawdziwie padający deszcz. No i oczywiście tramwaje, bo tramwaje też przyjdą w Cities Snowfall. A tramwaje będą mega, mega, mega zajebiste. Także cóż, na dzisiaj słuchajcie to wszystko. Dzięki wam za uwagę. Oczywiście jak wam się odcinek podobał, zostawcie łapę w górę, komentarz dole, subnicie kanał. Mam nadzieję, że lista modów wam się przyda. Przynajmniej wam pokazałem, co mam. Z modyfikacji, bo budynki to już wie się, że według własnego uznania będziecie pobierać. Jeśli macie jakieś problemy, oczywiście to służę radą, pomocą i wsparciem. Nie finansowym, ale, ale co prawda mentalnym. Także cóż, dzięki wam jeszcze raz za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, no i papa. Właśnie, jeszcze jedno.
prawdopodobnie odcinek będzie w środę, czwartek następny. Nie będzie we wtorek, bo we wtorek jeszcze nie będę mógł wrzucić wam odcinka z Snowfall, ponieważ jest embargo, tak zwany zakaz publikacji materiałów na YouTube oraz streamowania i tak dalej, więc sorry. A chyba, że będziecie bardzo, bardzo, bardzo chcieli, to dajcie znać, spróbuję wam coś jeszcze nagrać bez dodatku. O ile to będzie możliwe. No, ale cóż, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Jeszcze raz i pa, pa.